Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że zaszczyciłyście panie, bo tutaj widzę na razie panie, może jeszcze ktoś dotrze, swoją obecnością to miejsce, zwłaszcza dzisiaj, gdy za oknem powinna być aura jesienna i o tym miałam mówić, o spadających liściach, o tym słoneczku, który jeszcze rano mogliśmy dostrzec, ale teraz mogę powiedzieć o spadających płatkach, ponieważ, proszę państwa, w Poznaniu, gdzie ten wykład się odbywa, pada śnieg, co w naszym mieście jest niezwykłą rzadkością, więc my się cieszymy. W imieniu Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia Sięgnij po zdrowie. Witam również tych, którzy będą oglądać nas w internecie. Cieszę się, że również postanowiliście do nas dołączyć. Zwłaszcza, że dzisiejszy wykład ma bardzo zagadkowy tytuł – Magia tłuszczu. Ze względu na różne okoliczności nasz gość Beata Głowacka, która przedstawi ten wykład, połączy się z nami zdalnie. A więc będzie to taki wykład hybrydowy. Część osób będzie tutaj, wykładowca będzie daleko od nas. Również daleko jest Agata Radosz, która też połączy się z nami zdalnie. Zatem mam nadzieję, że mimo to będziemy mogli odnieść z tego spotkania duże korzyści. Tak jak zwykle po spotkaniu, po wykładzie będzie dalszy ciąg programu, a więc i poczęstunek, i będą zagadki. Także mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Mam też nadzieję, że być może jeszcze ktoś spóźniony do nas dołączy. A teraz oddaję głos Agatce. Dobry wieczór. Pragnę powitać państwa bardzo serdecznie. Dzięki nowoczesnym łączom możemy dzisiaj być z państwem w Poznaniu. Mówię możemy, mając na myśli także mojego gościa, panią Beatę Głowacką z Dąbrowy Górniczej. Witam cię ciepło, Beatko. Dobry wieczór, Agatko. Dobry wieczór państwu. Dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj wystąpić i przekazać to, co przygotowałaś. Beatko, powiedz mi, czy ty wiesz, który raz przedstawiasz swój wykład w stowarzyszeniu? Wydaje mi się, że teraz jest to trzecie spotkanie, tak? Tak, trzeci wykład, trzecia prelekcja. Za nami jest wykład z 2015 roku Indeks glikemiczny w praktyce i wykład z 2021 roku Stan przedcukrzycowy i co dalej. I te wykłady państwo mogą znaleźć na naszym blogu sięgnijpozdrowie.org i na kanale YouTube. Dzisiaj wykład zdalny, magia tłuszczu, jak ketoza wspomaga organizm. Beatko, zanim oddam ci głos, chciałam zapytać, dlaczego ten temat zainteresował cię i w ogóle do tego stopnia, że zebraną wiedzę włożyłaś w prezentację i przygotowałaś wykład? No w zasadzie tak, państwo mogli się już zorientować po poprzednich tematach. Tam, jeśli chodzi o indeks glikemiczny i stan przedcukrzycowy, czy już samo zmaganie się z cukrzycą, to jest mój chleb codzienny, ponieważ rzeczywiście choruję na cukrzycę pierwszego typu od kilkunastu lat i no jak każdy chory człowiek szukam sposobów poprawienia komfortu codziennego życia, uniknięcia późniejszych ewentualnych komplikacji związanych z tą chorobą, która no będzie mi do końca życia towarzyszyć. Nie ukrywam, że miałam nadzieję na to, że może ona gdzieś tam kiedyś odpuści, no niestety nie odpuściła, więc szukałam różnych metod, sposobów odżywiania. Zresztą ja w ogóle z zagadnieniami zdrowia to się interesuję już od kilkudziesięciu lat, bo w zasadzie od kiedy dzieci moje miały się pojawić na świecie, to już wtedy mnie to zainteresowało bardzo, ponieważ chciałam zapewnić im taką zdrową przyszłość, to co mogę im dać najcenniejszego to zdrowie, dlatego grzebałam w różnych tematach, szukałam optymalnej diety najbardziej zdrowej, a ponieważ ostatnio pojawiła się właśnie dieta ketogeniczna gdzieś na tym rynku dietetycznym, że się tak wyrażę, i często jest reklamowana jako takie panaceum na wszystkie bolączki i wszystkie choroby, jako taka dieta, która potrafi leczyć nawet cukrzycę właśnie, więc stwierdziłam, że muszę to zbadać, sprawdzić, a ponieważ no, ja po prostu jestem typem grzebacza i szukacza, ja nie biorę w ciemno, muszę sprawdzić, pogrzebałam, znalazłam
dużo ciekawych rzeczy, które mi rozjaśniły nieco spojrzenie na ten temat, pomogły mi podjąć decyzję, ponieważ też wiem, że nie każda osoba orientuje się w języku angielskim na tyle, żeby sprawdzać rzeczywiście te aktualne, najnowsze badania. One są głównie w języku angielskim, no umówmy się, to jest źródło takie najbardziej bogate. No więc sobie parę rzeczy gdzieś wynotowałam, tych najciekawszych, i pomyślałam, że jeżeli jest taka potrzeba, są osoby zainteresowane, to podzielę się tym już w języku polskim, co sama przeczytałam. I stąd ta właśnie prezentacja, którą zresztą notabene prezentuję teraz po raz trzeci, i ona w zasadzie już różni się od tej pierwszej i od drugiej, ponieważ się pojawiły nowe badania. Wiedzą już Państwo, dlaczego zaprosiłam dzisiaj Panią Beatę, ponieważ wiem, że od wielu lat poznaję tą wiedzę o zdrowiu w oparciu o wiarygodne i aktualne publikacje naukowe, a tematy, które porusza, są rzetelnie przez nią przedstawione, o czym dzisiaj Państwo po raz kolejny na pewno się przekonacie. Ja jestem ciekawa, co w ogóle Państwo myślą na temat diety ketogenicznej. Czy może wspomagać organizm taka dieta, w której węglowodany niemal całkowicie zostały zastąpione przez tłuszcze, a wiemy, że tłuszcze znajdują się na szczycie piramidy zdrowego żywienia, to znaczy, że powinny być spożywane rzadko i w bardzo małych ilościach. Czy taka dieta może wspomagać organizm? Przed nami wykład. Dowiedzą się Państwo z tego wykładu między innymi, jakie są zasady diety ketogenicznej, jakie produkty żywnościowe używa się w tej diecie, jakie ona przynosi efekty, ale też jakie są skutki uboczne stosowania takiej diety, jakie są przeciwwskazania. Pani Beata powie też, jak ta dieta wpływa na redukcję masy ciała, bo właśnie wielu jest zainteresowanych tą dietą wtedy, kiedy chce się odchudzić. Dowiemy się też o wpływie tej diety na mikrobiotę jelitową i wiele innych wątków zostanie w tym wykładzie poruszonych. Dziękuję, że Państwo jesteście razem z nami. Wierzę, że ten odbiór będzie dobrym odbiorem, ponieważ Pani Beaty zawsze się dobrze słucha. Beatko, oddaję Tobie głos. Dziękuję Ci, Agatko, bardzo. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. I dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze swoją prelekcję chciałam poświęcić tłuszczowi. Zatytułowałam Magia tłuszczu, ponieważ wiecie Państwo, ten taki tłusty płyn, może nie brzmi dobrze słowo tłusty płyn, ale gdy patrzymy na buteleczki wypełnione tym złotym płynem, często nazywanym złotem Morza Śródziemnego lub polskim złotem, to już jest olej rzepakowy, one mają w sobie coś pociągającego, mają taki wyjątkowy urok. I wiecie, ta konsystencja tłuszczu, która się tak gładko spływa, jest taka śliska, jest taka przyjemna, to jest coś, co nas pociąga, a jak się dowiadujemy, że to jest na szczycie piramidy żywieniowej, czyli to jest coś, co możemy spożywać tylko w malutkich ilościach, wtedy, no nie ukrywajmy, chce nam się tego tłuszczu jeszcze bardziej się nim interesujemy i pożądliwość rośnie i pożądanie rośnie. Także w sytuacji, kiedy pojawia się również propozycja diety, która w swoim składzie ma na pierwszym miejscu tłuszcz, brzmi to kusząco dodatkowo. A rzeczywiście elementy tłuszczowe są bardzo nośne, jeśli chodzi o reklamę, na przykład w tych ciastkach czekoladowych, których wnętrze jest płynne i wygląda naprawdę kusząco, chociaż prawdziwe ciastko czekoladowe w rzeczywistości, tutaj sprzedawane przez firmę Marks & Spencer, ten środek, ten wnętrze wcale nie ma aż tak płynnego. Kolor również jest inny na tej reklamie niż w rzeczywistości, ale wprowadzenie tej reklamy po raz pierwszy w historii reklamy jako otwarte ciastko, nie elegancko wyprofilowane, wycięte, równe i estetyczne, ale coś, co wypływa i to jest takie klejące, to było kiedyś uznawane za rzecz absolutnie nieestetyczną, nieprzyjemną, ale w tej reklamie producenci postawili na przełamanie pewnych standardów i puścili reklamę, która powinna zniechęcić do kupna, a okazało się, że rozbiła bank, ponieważ sprzedaż tego ciastka czekoladowego wzrosła kilkusetkrotnie. To jest magia tłuszczu. Tłuszcz w tej wersji jest wręcz
Państwo wybaczą określenie, ale aż seksowny. To jest, masz aż taki aspekt erotyczny. To jest coś, co pociąga i kusi. I drodzy Państwo, nie tylko tłuste, ale okazuje się, że wszelkie słodkie rzeczy mają w sobie coś bardzo magicznego pod warunkiem, że one są odpowiednio przygotowane. Ciasteczka są bardzo mile widziane, szczególnie przez kobiety i może taki trochę humorystyczny wstęp. Drodzy Państwo, jak możecie zobaczyć, po prawej stronie ta ilustracja pokazuje reklamę cukru sprzed ponad pół wieku. I dlaczego kobiety żyją dłużej? Jak wiemy, że kobiety żyją dłużej, dlatego że spożywają więcej cukru, więc cukier krzepi. Cukier jest czymś, co dodaje lat, co dodaje zdrowia i każda kobieta rozkoszująca się słodyczami jest żywym dowodem na to, że cukier jest czymś niezwykle pożytecznym. I najlepsze jest to, że ta reklama naprawdę działała i ludzie wierzyli, że cukier naprawdę krzepi. Obecnie dużo bardziej skuteczna jest taka reklama, ponieważ tłuszcz jest czymś, co dodaje nam energii. Jeśli chodzi o reklamę tego cukru, wcale to nie było takie bezsensowne, ponieważ rzeczywiście nasze organizmy, organizmy ludzi, jak również innych ssaków, od chwili urodzenia energię uzyskują przede wszystkim z glukozy, która jest otrzymywana bądź też bezpośrednio z pożywienia, bądź też z niektórych procesów enzymatycznych wewnątrz organizmu. Tak czy inaczej, my czerpiemy energię z glukozy, czerpiemy właśnie z węglowodanów, inaczej z cukru można by powiedzieć. Dopiero wtedy, kiedy brakuje nam dowozu glukozy, kiedy brakuje nam tych węglowodanów, dopiero wtedy włącza się taki alarmowy mechanizm uzyskiwania energii. Właśnie wchodzi metabolizm tłuszczów, czyli ciał ketonowych dokładnie, na które są te tłuszcze rozkładane. Nasz organizm działa tak bardzo ściśle według metabolizmu glukozy, że nawet po kilkudziesięciu dniach postu mózg nadal w 1/3 pozyskuje energię z glukozy. Czyli to nie jest tak, że gdy nam troszkę glukozy brakuje, to bach, my się przestawiamy automatycznie już na tłuszcz, prawda? A jak nie ma tłuszczu, to z powrotem na glukozę. To nie jest tak. Nie przestawiamy się w ten sposób. To tylko te brakujące elementy nasz organizm będzie czerpał z tłuszczu. Natomiast główną energię otrzymuje, dopóki tylko jest glukoza, otrzymuje z glukozy. Jesteśmy tak bardzo skonstruowani na metabolizm glukozy. Jeśli chodzi o tłuszcze, to tutaj oczywiście, tak jak Państwo mogą tutaj przeczytać, że energię generalnie, jeśli chodzi o tłuszcze, uzyskuje się z ciał ketonowych, na które są tłuszcze rozkładane, a konkretnie przede wszystkim kwas beta-hydroksymasłowy. Czyli nasz normalnie metabolizm to są wartości odżywcze, które dostają się do krwiobiegu, dostają się do komórek. W komórkach, w mitochondriach produkowana jest z nich energia, czyli te cząsteczki ATP. I generalnie my to czerpiemy, to glukoza jest jako to paliwo dostarczane do komórek, ale gdy zaczyna brakować glukozy, przechodzimy na przemianę ketogeniczne. Tu troszkę jestem zagubiona, ponieważ była tam swego rodzaju animacja, która mi tu znikła, ale poradzimy sobie. Czyli gdy nasz organizm przechodzi z przemiany tej glukozy na energię, pojawia się w naszym organizmie stan ketozy. Jeżeli zmienia się glukoza na tłuszcze, pojawia się stan ketozy i to jest stan metaboliczny, w którym w naszym krwiobiegu zamiast podwyższonej glukozy jest podwyższony poziom ciał ketonowych i jeżeli ten poziom ciał ketonowych mieści się w przedziale od 0,5 do 3 mmol na litr, wtedy jest to tak zwana ketoza fizjologiczna. To jest moment, kiedy owszem, ciał ketonowych jest w krwiobiegu więcej, glukozy jest mało, ale nasz organizm jest w homeostazie, czyli potrafi funkcjonować w sposób prawidłowy. Jest organizmem nadal zdrowym, czyli wszystko jest w porządku, wszystko działa tak, jak powinno działać. Natomiast jeżeli poziom ciał ketonowych we krwi wzrasta powyżej już na przykład 10 mmol na litr, wtedy dzieje się sytuacja zagrożenia życia tak naprawdę. Zdrowia to na pewno, a nawet życia. I to jest tak zwana kwasica ketonowa. I każdy człowiek zmagający się z cukrzycą zna bardzo dobrze ten termin i każdy cukrzyk pierwszego typu drży na samo to słowo kwasica ketonowa, ponieważ to jest moment, kiedy naprawdę waży się tak poważnie zdrowie, a zupełnie prawdopodobnie waży się i życie. I to jest moment, kiedy trzeba się
bardzo zaniepokoić i zdecydowanie obniżać poziom ciał ketonowych. Są specjalne procedury medyczne, żeby ratować takiego człowieka. Tak, to jest przerażające. Kwasica ketonowa jest czymś przerażającym. Osobiście znam osoby, które przy zdiagnozowaniu cukrzycy pierwszego typu były w stanie kwasicy ketonowej i były w szpitalu w związku z tym, były leczone bardzo intensywnie przez lekarzy i rodzice, to są akurat były młode osoby, rodzice otrzymali informację, proszę się modlić, żeby dziecko z tego wyszło. Naprawdę to jest coś poważnego. Także już tutaj mamy pewien sygnał. Ketoza może być w takim bardzo małym zakresie, w tych niskich takich przedziałach ciał ketonowych, może organizm funkcjonować, natomiast jest ten moment, kiedy przekracza się pewne granice i wtedy to już jest stan alarmujący, jest stan niebezpieczny. Więc już mamy pewne takie czerwone światełka, że być może to nie jest takie proste, jakby się czasami wydawało. Dlatego, że żeby ciało mogło funkcjonować w oparciu o tłuszcze, musi w ogóle zmienić metabolizm. Musi przestawić swoje działanie. To nie jest tak, że to jest tak, wiecie Państwo, czasami, czy zjemy chleb, czy zjemy bułkę, czy zjemy marchewkę, nie? To generalnie i tak za każdym razem powstaje glukoza. I to jest proces normalny, który możemy w każdej chwili wykonywać w naszym życiu, zmieniać sobie dostawę tych produktów. Natomiast gdy chcemy przejść na dietę ketogeniczną, zmiany metabolizmu komórkowego są tak duże i tak poważne, że nie wykonuje się to z chwili na chwilę. To nie jest z dzisiaj na jutro. To jest proces, który wymaga przygotowania, to jest proces, który przebiega w dłuższym okresie czasu i trzeba bardzo pilnować, żeby nie wymknął się spod kontroli, żeby nie przeszedł tych pewnych granic. Więc wracając już tak czysto praktycznie, coś, co było do tej pory paliwem dla naszych komórek, czyli glukoza, czy węglowodany, czy cukier, tak popularnie rzecz biorąc, jest zamieniane na tłuszcze. To z nich organizm będzie czerpał energię. W praktyce już takiej bardzo codziennej, bardzo takiego szczegółowego menu rezygnujemy z pieczywa, rezygnujemy prawie że ze strączków, rezygnujemy prawie ze wszystkich owoców, już z całą pewnością wszystkich owoców, które są tutaj na ilustracji, tylko niektóre owoce zostają. Natomiast podstawowym składnikiem naszych codziennych pokarmów, śniadania, obiadu, kolacji stają się tłuszcze, czyli oleje różnego rodzaju, czy olej nasycony, jak tutaj kokosowy, czy oleje płynne, oleje jakieś roślinne z oliwek, słonecznikowy, z konopi, lniany, awokado, owoc, który ma dużą ilość tłuszczu, jak również różnego rodzaju orzechy, pestki. To jest coś, co jest ta strona prawa, to jest coś, co będzie się pojawiało w każdym posiłku codziennie, natomiast tu po stronie lewej to z naszego jadłospisu znika. O, tu mam tą ten brakujący slajd, czyli nasza glukoza w pewnym momencie jest wycofywana z krwiobiegu, wycofywana z diety, na jej miejsce wskakuje większa ilość tłuszczu i z niego będzie powstawała wtedy energia w mitochondriach. Po co w ogóle rozmawiamy o diecie ketogenicznej? Otóż okazało się, że w zasadzie pierwsza osoba, która wprowadziła taką dietę, nikt tego nie nazywa jeszcze dietą ketogeniczną, tylko dietą tłuszczową, to była już w starożytności. Już w starożytności okazało się, że pewne rodzaje padaczki można regulować, wprowadzając dietę wysokotłuszczową. I później już teraz, już w zeszłym wieku, XX wiek to jest zeszły wiek, już terapia padaczek lekoopornych była prowadzona w oparciu właśnie o diety wysokotłuszczowe na bazie tych wcześniejszych doświadczeń już ze starożytności. Te badania już teraz są udokumentowane medycznie, jest cały sposób postępowania w padaczkach lekoopornych, przede wszystkim u dzieci. Krótkoterminowo stosuje się czasami tak eksperymentalnie, nadal eksperymentalnie przy cukrzycy typu drugiego, otyłości, przy różnego rodzaju zaburzeniach endokrynologicznych, przy chorobie Parkinsona, Alzheimera, przy czym nadal nieznany jest mechanizm. Jeżeli spotykamy w jakichkolwiek publikacjach naukowych opis samego badania, okazuje się, że jest opis, jak została wprowadzona dieta ketogeniczna, z jakich składników się składała, jak była prowadzona, w jakim trybie, u jakich osób i jakie były efekty. I w konkluzji pojawia się,
zakładamy albo sugerujemy, że być może to wynika z takiego a takiego mechanizmu. Nikt tego mechanizmu jeszcze nie potrafił opisać, więc mechanizm działania tej diety ketogenicznej nadal nie jest znany, więc używa się jej bardzo ostrożnie. Natomiast są pewne absolutnie bezwzględne przeciwwskazania do podjęcia diety ketogenicznej i to oczywiście są te rzeczy, te organy chore, które, czy obciążone bardzo, które dodatkowo są obciążane w czasie diety ketogenicznej, czyli w czasie wysokiego spożycia tłuszczu. Pierwsza podstawowa rzecz to kamica nerkowa, jest absolutnym przeciwwskazaniem do stosowania diety ketogenicznej. Problemy z przemianą tłuszczów. Oczywiście nadwyrężona wątroba, ponieważ przy diecie ketogenicznej wątroba pracuje pełną parą przez cały czas. Jest intensywna praca wątroby. Jeżeli ona nie działa w sposób prawidłowy, nie należy, absolutnie nie należy próbować diety ketogenicznej. Jakiegoś różnego rodzaju zaburzenia rozwoju, czy przy refluksie żołądkowo-przełykowym, ponieważ dieta w tym momencie bogata w tłuszcze bardzo obciąża. Przy słabej podaży doustnej, czyli że jest problem w ogóle ze spożywaniem różnych problemów przy kardiomiopatii, czy przy kwasicy metabolicznej, to jest sprawa oczywista, ponieważ już tu może być zagrożenie życia. Nie jest to na pewno dieta dla każdego. W tej chwili spotkałam się również z badaniami, które mówią o tym, że w czasie leczenia przeciwnowotworowego przy chemioterapii, radioterapii próbuje się diety ketogenicznej, która w której część badań mówi o wpływie diety ketogenicznej hamującej rozwój nowotworów, rozwój guza. To są badania wykonane najczęściej na myszach, ewentualnie na izolowanych liniach komórkowych, tych komórek nowotworowych i one faktycznie w pierwszym etapie wolniej rosną niż w grupie kontrolnej, natomiast w tej jakby drugiej połowie swojego istnienia, życia tych myszy czy tych funkcjonowania tych linii komórkowych, w tej późniejszym okresie rozwój guza przyspiesza. Więc tutaj są pewne sygnały, że być może coś jest w tej diecie, która może w jakiś sposób wspomóc leczenie przeciwnowotworowe, ale ja bym tutaj podkreśliła pewną podstawową rzecz, która jest bardzo istotna, gdyż w tych badaniach, te, które ja się spotkałam, w tych badaniach porównywano wpływ diety ketogenicznej z taką tradycyjną dietą zachodnią, czyli Standard American Diet. To jest ta taka, wiecie Państwo, Amerykanie nawet się śmieją, że to jest dieta sad, czyli to jest dieta smutna, to jest dieta, która jest obciążona, to nie jest dieta, która daje, wnosi zdrowie czy radość życia. To jest dieta, która generalnie jest niezdrowa. Więc w stosunku do tej diety przewagę ma dieta ketogeniczna w tym pierwszym fazie rozwoju nowotworów. Ja nie spotkałam się z badaniami, gdzie byłaby dieta ketogeniczna porównywana do diety na przykład z nieprzetworzonych roślinnych produktów. Takich badań nie spotkałam. I to byłyby bardzo ciekawe badania. Warto by było kiedyś coś takiego doczekać. Jestem bardzo zainteresowana tymi wynikami. Przeprowadzono również badania nad wpływem diety ketogenicznej na wagę. I tutaj w większości też były badania na myszach, chociaż już dosyć całkiem sporo jest badań na ludziach, gdzie przy tym należy podkreślić, że na początku, w czasie wprowadzenia diety ketogenicznej, największy ubytek wagi u osób badanych wynikał z utraty wody, ponieważ dieta ketogeniczna, niestety taką jedną z cech diety ketogenicznych jest ryzyko odwodnienia organizmu. Woda nie jest zatrzymywana w organizmie, więc wymaga ta dieta wprowadzenia większej ilości soli, pilnowania tego nawodnienia organizmu. Na początku traci się dużo wody i ten pierwszy ubytek masy z tym jest spowodowany, natomiast później raczej ta waga staje, a czasami wręcz wraca do poprzedniego stanu. Zależnie od tego, jak jest prowadzona dieta ketogeniczna i od bardzo indywidualnych warunków. Natomiast jest tutaj już porównanie do diety niskowęglowodanowej, bo ta dieta LC to jest low, niski poziom węglowodanów. Ona skutkowała większą stratą wagi, ale w przypadku diety niskowęglowodanowej bardzo często jest to utrata tej tkanki beztłuszczowej, czyli mięśni. Podobnie w diecie ketogenicznej, gdzie jest niska podaż węglowodanów, to jest często utrata masy nietłuszczowej. Później dopiero w późniejszym etapie traci się tłuszcz.
ale ta utrzymanie tej wagi niekoniecznie jest zadowalające. I tutaj Państwo macie takie wyniki badań osób, to jest dosyć duża grupa pacjentów, włoskich pacjentów, ponad prawie 400 osób przez rok czasu, więc to jest taki już dosyć fajny okres do badania. Jest tutaj pokazane takie ciężarki, które tutaj Państwo widzą, pokazują, jak fajnie spadała u osób na diecie ketogenicznej waga. Z tym, że to była tak w specyficzny sposób prowadzona dieta ketogeniczna, to znaczy przez pierwszy dosyć długi okres czasu była czysta dieta ketogeniczna, taka prawdziwa ketogeniczna, powiemy sobie za chwilkę, co znaczy prawdziwa ketogeniczna dieta. I to widzicie Państwo te takie pierwsze ciężarki, jak bardzo ta fajnie waga spadała. Podobnie BMI oczywiście no, proporcjonalnie do wagi, prawda, ponieważ jest od wagi BMI uzależnione, ale tutaj obwód pasa, prawda, też bardzo ładnie spadał i poziom tkanki tłuszczowej też ładnie tutaj spadał przy tej diecie. I to, co jest bardzo ciekawe, to było badanie, które było przede wszystkim prowadzone przez przeszkolonych lekarzy rodzinnych. Więc to nie było gdzieś tam, wiecie Państwo, w laboratorium prowadzone czy na jakichś wybranych osobach. Po prostu ludzie, którzy normalnie żyli, przychodzili tylko do swojego lekarza rodzinnego w żadnych szpitalnych warunkach. Lekarz rodzinny, to on instruował ich co do tego, w jaki sposób powinni funkcjonować, co powinni spożywać. On monitorował ich stan zdrowia i on też notował wyniki. I tak na wysokości mniej więcej tutaj tego trzeciego tego ciężarka była wprowadzana reedukacja, taka dosyć intensywna, czyli pacjenci byli informowani o tym, jaka dieta w ogóle jest zdrowa na stałe. Założenie było, że nie prowadzimy diety ketogenicznej na stałe, tylko w pewnym momencie wycofujemy się z diety ketogenicznej i wchodzimy w tak zwaną zdrową dietę. Pacjenci byli tutaj instruowani, w jaki sposób mają funkcjonować taki zdrowy, w zdrowym trybie, zdrowym stylem życia i wracali do swojego właśnie zdrowego stylu życia i przy takim wprowadzeniu diety ketogenicznej na początku, potem reedukacji i powrotu do diety tej takiej opartej na węglowodanach, jak widzicie Państwo, te ostatnie ciężarki zostawały w tym samym miejscu, to znaczy waga nie rosła. Także dieta ketogeniczna służyła tutaj do pewnego spadku wagi, do odchudzania tak zwanego, a później tutaj został powrót do diety węglowodanowej, ale tej zdrowej wersji i w tym momencie nie było nawrotu masy ciała. W ten sposób prowadzona dieta również wykazywała się dosyć wysoką tolerancją u pacjentów, więc im to zupełnie pasowało, było to wygodne, było to przyjemne do prowadzenia. Jeśli chodzi o cukrzycę drugiego typu, bo tam mówiliśmy tylko o wadze u osób zdrowych, to jest cukrzyca drugiego typu. Co się działo w przypadku chorych, którzy mieli wprowadzone dietę ketogeniczną, też tą prawdziwą dietę ketogeniczną. Są to takie okresy krótsze niż jeden rok i to, co bardzo często się spotykamy w takich czasopismach popularnych, że przy diecie ketogenicznej spadają poziomy cukru, reguluje się przemiana materii, wskaźnik, który jest taki dosyć miarodajny, czy może nie do końca tak stuprocentowo, ale jest stosowany jako sprawdzanie, w jaki sposób prowadzi się chorego na cukrzycę, czyli poziom hemoglobiny glikowanej, czyli HbA1c, tak zwany, tutaj Państwo u góry macie te wartości, tutaj prawda, HbA1c w grupie ketogenicznej i w grupie kontrolnej. Jak widzicie Państwo, po 24 tygodniach w grupie ketogenicznej HbA1c, ten wskaźnik spadł o 1,5%. No, szczerze mówiąc, każdy diabetyk ogromnie się cieszy, jeżeli spada w ten sposób poziom hemoglobiny glikowanej. To jest dosyć duży spadek w ciągu 24 tygodni, ale teraz badanie było prowadzone przez 32 tygodnie, już ten końcowy spadek w stosunku do pierwotnego już był tylko 0,8%. A w przypadku no, prawie roku ten ogólny spadek, finałowy spadek w stosunku do poziomu wyjściowego był już tylko 0,5%. Bierze się ta różnica, lekarze stwierdzają, wzięła się to z prostego faktu, ponieważ dieta ketogeniczna nie wprowadza do organizmu węglowodanów, w związku z czym one się nie pojawiają we krwi. Węglowodany nie pojawiają się we krwi, a hemoglobina glikowana mówi, to jest jakby średni poziom, mówi o średnim poziomie cukru we krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Czyli jeżeli węglowodany we krwi się nie pojawiają,
więc również i poziom hemoglobiny glikowanej HB1C spada. Naprawdę nie ma węglowodanów, nie ma średniego wysokiego poziomu cukru we krwi, więc glikowana spada. Natomiast dlaczego ten spadek jest coraz mniejszy, a w końcu okazuje się, że praktycznie jest, praktycznie zanika? Otóż wydaje się, tu też nie ma takich konkretnych badań, chociaż już tych wskaźników jest coraz więcej, coraz bardziej takich przesłanek jest w tym kierunku, że przede wszystkim dieta ketogeniczna nie leczy powodów występowania cukrzycy typu drugiego. Ona nie usuwa powodów, a wręcz przeciwnie, ze względu na wysokie spożycie tłuszczu, utrzymuje insulinooporność w dłuższym okresie czasu, a w jeszcze dłuższym okresie czasu diabetolodzy obawiają się, że wręcz przeciwnie, ta insulinooporność będzie rosła. Badań w zasadzie dłuższych niż rok to chyba nie ma, jeśli chodzi o wpływ diety ketogenicznej na przebieg cukrzycy. Także jeśli chodzi o objawy, to w pierwszym okresie bardzo to dobrze wygląda, ale niestety im dłużej, tym jest gorzej. Dlaczego tak jest? Dlaczego w diecie takiej roślinnej, dlaczego dieta roślinna z mniejszą ilością tłuszczu jest dużo bardziej korzystna? Ponieważ w przypadku cukrzycy, dlaczego te lekarstwa również niekoniecznie muszą być używane w takiej dużej ilości jak na samym początku? Jeżeli byśmy wprowadzili u osób chorych na cukrzycę diety nieco mniej tłuszczowe, wtedy również zapotrzebowanie na insulinę jest mniejsze, dlatego że duża ilość insuliny jest potrzebna tylko wtedy, jeżeli węglowodanom towarzyszy duża ilość tłuszczu. Więc jeżeli mamy taką dietę, tak powiem, tradycyjną, taką przeciętną, gdzie mamy odpowiednią ilość węglowodanów, do tego mamy dosyć sporą ilość tłuszczu, wtedy nasz organizm będzie potrzebował więcej insuliny. Jeżeli brakuje jej, a w cukrzycy typu drugiego albo nieco brakuje już w późniejszym etapie, albo ona jest dysfunkcjonalna, nie działa tak jak powinna, wówczas mamy wyższe poziomy cukru we krwi. Dieta roślinna niskotłuszczowa eliminuje tłuszcz w większej ilości, zostawia tylko tyle, co jest niezbędne, a oprócz tego ma węglowodany, więc znika zapotrzebowanie, wyższe zapotrzebowanie na insulinę, więc obniżają się poziomy cukru. Podobny efekt jest, jeżeli znikają nam węglowodany, a pozostaje większa ilość tłuszczu, ponieważ no, nie ma węglowodanów, nie ma zapotrzebowania takiego dużego na insulinę. Jest tylko stosunkowo małe ze względu na to spożycie tłuszczów i wykorzystanie w ogóle do przemiany w komórkach, więc jakby obydwie te diety, czy niskotłuszczowa, wysokowęglowodanowa, czy dieta ketogeniczna, będą jakby wykorzystywały ten mechanizm, ale jakby w przeciwne strony, prawda? Więc w ten sposób to działa. Natomiast jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, nawet w przypadku padaczki dziecięcej, ona też nie jest stosowana od tak po prostu od ręki, że zawsze działa jako cudowne lekarstwo, ponieważ nawet w takich sytuacjach skutki uboczne diety ketogenicznej są dosyć poważne. Takie działania niepożądane stosunkowo są niektóre łagodne i umiarkowane, ale są też takie, które są bardzo ciężkie. Są takie, które działają występują przez krótki okres czasu, ale są też takie, które są długoterminowe, a nawet skutki są odsunięte w czasie, natomiast te skutki są bardzo poważne. Takie łagodne działania niepożądane Państwo tu macie wypisane, to są takie bóle głowy, zaparcia, odwodnienie, tak jak wspominałam, prawda, utrata wody, zaparcia wynikające głównie z małej ilości włókna pokarmowego, czy z niewielkiej różnorodności tego włókna pokarmowego, hipoglikemia, no bo jeżeli wycofujemy węglowodany, prawda, spada nam poziom cukru we krwi z tego tytułu, więc może się zdarzyć, jeżeli nie mamy, nasz organizm nie radzi sobie dobrze z gospodarką taką węglowodanową, mogą się pojawić incydenty hipoglikemii. Jest bezsenność, bóle pleców, dyskomfort żołądkowo-jelitowy przy wysokim spożyciu tłuszczu, dopóki się nie przyzwyczajimy, prawie każda osoba to ma. Jakieś skurcze różnego rodzaju, biegunki, wymioty. Natomiast to są łagodne działania niepożądane, one występują dosyć często, ale co powinno się szybko eliminować, to są niedobory niektórych składników. Jak tu najbardziej tutaj grozi nam niedobór wapnia, chromu, miedzi, magnezu, żelaza, manganu, molibdenu, fosforu, selenu, cynku, a także witamin. Jak widzicie Państwo, lista jest naprawdę długa. Więc w przypadku diety ketogenicznej, od razu o tym wspominam, chociaż jeszcze wspomnę później, konieczne jest regularne wykonywanie badań sprawdzających poziom tych wszystkich minerałów i witamin. To jest niezwykle istotne, ponieważ bardzo łatwo jest
niedobory, które mają potem skutek bardzo długoterminowy. Natomiast takie umiarkowane, czyli już nie są takie lekkie, to jest to no, dyslipidemia, no, oczywiście zaburzenie gospodarki tłuszczowej. Takie stany letargu, takiego zawieszenia, no, niedobory mineralne, prawda, w dłuższym okresie czasu, jeżeli tego nie sprawdzamy i nie uzupełniamy. Kwasica metaboliczna również jest zagrożeniem w tym przypadku. Zwiększone ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych, także jak Państwo pamiętacie, kamienice nerkowe z przeciwwskazaniem do diety ketogenicznej, ponieważ dieta ketogeniczna wzmaga tworzenie tych kamieni nerkowych. Często się obserwuje hipoproteinemię, czyli za niski poziom białek, chociaż też o tym wspomnę, o tych białkach troszkę więcej później. Zaburzenia w strukturze krwi, może być to niedokrwistość, może być tam jakieś problemy z płytkami, nawet z funkcjonowaniem szpiku kostnego. No i bardzo poważne już skutki uboczne, to jest ciężkie stłuszczenie wątroby, głębokie niedobory mineralne, kwasica, o której wspominałam, może spowodować również nawet śmiertelność u pacjentów. Więc zaburzenie tutaj poziomu pH płynów. I długotrwała dieta ketogeniczna obejmuje ryzyko nietolerancji glukozy związaną z niewystarczającym wydzielaniem insuliny. To też o tym wspomnę, ale już od razu sygnalizuję to, co wspomniałam wcześniej. Dieta ketogeniczna bardzo głęboko ingeruje w metabolizm komórkowy. To jest tak duża zmiana, jeśli chodzi o dłuższy okres czasu. Jeżeli to są krótkie okresy, to jeszcze nie jest tak bardzo niebezpieczne, bo to dosyć organizm, mamy bardzo dużą taką, jak to nazwać, jestem osobą wierzącą, jestem chrześcijanką i ja mam takie, nazywam to, że mamy wpisane w nasze geny, wpisane w nasze organizmy Bożą łaskę i cierpliwość. Jak robimy głupstwa, mamy dużo takich mechanizmów buforowych, które chronią nas przed negatywnym wpływem naszych własnych, nie najlepszych decyzji. Więc jeżeli to są takie skoki na bok, bardzo sporadyczne, to gdzieś nasz organizm sobie to buforuje i można łatwo wrócić na te tory takie normalne funkcjonowania. Natomiast jeżeli będziemy ingerować głęboko w metabolizm, tak jak dieta ketogeniczna głęboko ingeruje i ona będzie trwała przez dłuższy czas, to nie każdy może w taki sposób bezproblemowy i bez skutków jakichś takich ubocznych wrócić do pierwotnego metabolizmu. To jest dość duża ingerencja i może się okazać, że skutkiem, powracamy z diety ketogenicznej na tą węglowodanową, średnio czy wysoko węglowodanową i mamy problem już w tym momencie z wydzielaniem insuliny, z insulinoopornością, którego nie tak łatwo będzie się pozbyć. Czasami obserwuje się w badaniach, to już konkretne badania są, na zmniejszoną masę komórek trzustki beta i alfa. Czyli, że sama trzustka zmienia swoją strukturę, zmienia swoją budowę. To są już takie dosyć poważne wpływy długoterminowe. Tu takie graficzne przedstawienie tych zagrożeń diety ketogenicznej. Niektórzy z Państwa mogą być wzrokowcami, można sobie popatrzeć na różne części ciała, prawda? Takie ostre, czyli nagle występujące, które tak dość wyraźnie jest widać, dyskomfort żołądkowy jelitowy, nudności, wymioty, no jak ktoś się zawiesi, to dosyć dobrze widać, prawda? Wzrost ciał ketonowych jest dosyć mocno odczuwalny, szczególnie dla otoczenia. Od razu mówię, że to jest taki zapach acetonu z ust. Wiele osób na diecie ketogenicznej ma w wydychanym powietrzu ten zapach acetonu. U części osób to jest taki delikatny, u niektórych osób jest mocniejszy. Jeżeli jest wyraźnie wyczuwalny, koniecznie trzeba sprawdzić, w jakim poziomie są ciała ketonowe we krwi, bo może się okazać, że one są na poziomie zbyt wysokim. Ale ten taki średnio przyjemny zapach z ust to praktycznie jest u wszystkich osób na diecie ketogenicznej. Się wykonuje różne rzeczy, używa odpowiednie gumy do żucia, odpowiednie płukanki do ust, odpowiednie pasty, szczotkowania. Dziwne, różne rzeczy się robi, żeby się tego zapachu pozbyć, bo to jest jedna z takich dosyć niedogodności. No przewlekłe, no to takie, które może trudniej jest zauważyć, jak wzrost poziomu cholesterolu, tego drobnoczęstotkowego LDL, czy demineralizacja kości z powodu braku pierwiastków śladowych, kamienie nerkowe, wzrost insulinopodobnego z hormonu wzrostu, czyli to jest ten element w naszym organizmie, który promuje rozwój nowotworów, czy uszkodzenie nerek. Tutaj znalazłam takie zdjęcie wątroby, komórek wątroby u myszy. I tutaj Państwo u góry, tutaj po tej stronie, tutaj to takie bardziej fioletowe
fioletowa taka struktura, no to jest wątroba, czy część oczywiście tkanki wątroby, myszy, które były karmione taką, to po prostu taką karmą, którą są karmione wszystkie myszy laboratoryjne. Ona ma tam swój specyficzny skład i tak wygląda. Może to nie jest idealna karma, bo tu widać, tu niekoniecznie jest tak całkiem elegancka ta wątroba, ale tu jest po wprowadzeniu diety ketogenicznej ogromne takie wiele skupisk tłuszczu gdzieś, czy jest tłuszcz, początki stłuszczenia, czy może to już jest, nie znam się tak dobrze na tym, czy to już jest takie poważne stłuszczenie wątroby. W każdym razie struktura wątroby wygląda inaczej przy diecie ketogenicznej. Tak głęboko ta dieta wpływa na organizm myszy, u ludzi najprawdopodobniej również. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to pomimo stłuszczenia wątroby i stanu zapalnego u myszy na diecie ketogenicznej, i tak one żyły praktycznie równo długo. 676 dni to były w czasie tego badania, były myszy na diecie ketogenicznej, a 630 dni przeżyły myszy na diecie tej takiej laboratoryjnej. I żyły w związku z tym na diecie ketogenicznej pomimo stłuszczenia bardzo długo. I to jest właśnie to, o czym Państwu mówiłam. Długotrwałe karmienie się dietą ketogeniczną powodowało głębokie i trwałe zmiany metaboliczne, ale też i pojawiały się w organizmie myszy mechanizmy kompensacyjne. Czyli to są te buforowe takie mechanizmy, które chroniły organizmy myszy przed wpływem długotrwałym diety ketogenicznej. Tak jak zając, to jest amerykański zając, który tak pięknie wygląda, jest taki beżowy latem, wtedy łatwo się może schować w krzaczkach, nie widać go tak dobrze, a zimą, kiedy jest dużo śniegu, byłoby go dobrze widać na śniegu, on wtedy zmienia swoje umaszczenie na białe. Dostosowuje się do warunków otoczenia w takim stanie naturalnym. Ich organizmy myszy również dostosowywały się do tych warunków, jakie zafundował im człowiek. Problem polega tylko na tym, że w tej chwili się okazuje, że ten biedny zając amerykański nie nadąża z umaszczaniem. On jakby nie trafia ze zmianą umaszczenia w porę roku. Pory roku na tyle się zmieniły, że w tej chwili białe zające biegają wiosną, a beżowe biegają po śniegu, bo pada śnieg nie wtedy, kiedy powinien. Te zmiany w klimacie są już tak duże i tak nieprzewidywalne i tak gwałtowne, że te naturalne mechanizmy buforowe już nie działają, ochronne nie działają tak, jak powinny. Więc jeżeli będziemy się tutaj, ja się odnoszę do diety, jeżeli będziemy z dietą bardzo kombinować, jeżeli będziemy gwałtownie zmieniać, troszkę bez zastanowienia się, bez zaplanowania, bez konsultacji z fachowcem, będziemy te diety sobie tutaj bardzo kombinować z dietami, może się okazać, że nam się tak rozreguluje ten nasz organizm i mechanizmy buforowe, że one nie nadążą. Że nasze błędne decyzje jednak spowodują, że no będziemy łatwi do odstrzału, żeby powiedzieć o zającu na białym śniegu, no beżowym zającu na białym śniegu. No łatwo jest je znaleźć. One nie będą działały tak, jak powinny, więc ja tutaj ostrzegam Państwa, uczulam zawsze na wszystkich klubach zdrowia, na wszystkich spotkaniach. Duże zmiany w życiu wprowadzajmy rozsądnie, mądrze, powoli. W naturze nic nie dzieje się od tak po prostu odcięcia. Jeżeli są jakieś takie gwałtowne zmiany w naturze, to są zawsze zmiany typu katastrofy. Te prawidłowe, naturalne zmiany są zawsze łagodne, są zawsze powolne, są zawsze delikatne. One sobie fluktuują pięknie. Natomiast przy zmianie diety to jest szczególnie istotne. Zbadajcie Państwo temat, zanim będziecie cokolwiek robić. I cudowne są takie spotkania, jakie prowadzi tutaj stowarzyszenie, jakie organizuje Agatka, gdzie Państwo możecie zdobyć dużo informacji i już później podjąć decyzję po przemyśleniu, zaplanowaniu, wiedzieć jak to zrobić, żeby odnieść z tego skutek, a nie jakąkolwiek szkodę. Więc teraz wróćmy już do diety ketogenicznej. Jak powinna być ona zbudowana, żeby ona była prawdziwą dietą ketogeniczną, ponieważ w dobie teraz, kiedy ta dieta jest bardzo popularna, chociaż można by powiedzieć, że bardziej nazwa dieta ketogeniczna jest bardziej popularna niż sama dieta ketogeniczna, są różne odmiany i za każdym razem mówi się, że to jest dieta ketogeniczna. No nie do końca. Dieta ketogeniczna ma ściśle określone założenia, żeby ciało miało funkcjonować w stanie ketozy,
muszą być bardzo takie ostre warunki zachowane, bardzo precyzyjnie dawkowane pożywienie, ponieważ nie może być za dużo glukozy. Jeżeli będzie glukozy więcej w organizmie dostarczane do organizmu niż jest ten próg pojawienia się ketozy, wtedy nie będzie pełnej ketozy, tylko to będzie takie, wiecie Państwo, trochę tu, trochę tam i ani zysków z ketozy, ani ochronnego działania węglowodanów. Więc jest tutaj najbardziej niebezpieczny stan. Więc prawdziwa dieta ketogeniczna zbudowana jest w bardzo konkretny sposób. Może węglowodanów może mieć tylko absolutne minimum, tylko tyle, ile organizm absolutnie wymaga do przeżycia i ani troszkę więcej. Cała reszta energii musi być uzyskiwana z tłuszczów, czyli tego tłuszczu naprawdę musi być bardzo dużo. I musimy stale sprawdzać, czy jesteśmy w stanie ketozy. Jest na to sposób domowy, mierzenie poziomu ketonów we krwi, ponieważ też każdy organizm ma troszkę inną adaptację do ketozy, ma nieco inną tolerancję na węglowodany. To nie jest jakaś ogromna różnica, ale musimy sprawdzać regularnie, czy jesteśmy w stanie ketozy. I należy bardzo uważać na skład naszej diety, żeby tą ketozę utrzymać, żeby z niej nie wychodzić i nie wracać z powrotem. Ponieważ jeżeli nie zadbamy o ten stan ketozy, jeżeli będziemy po prostu mieli dietę wysokotłuszczową z domieszką węglowodanów, także nie będziemy mieli stanu ketozy pełnej, to drodzy Państwo, są badania i to nie są wcale nowe badania, jak widzicie, to jest z czasopisma Cancer z 1986 roku. Grafika, która pokazuje, że przy wysokim spożyciu tłuszczu bardzo gwałtownie rośnie ryzyko zachorowania na raka piersi. Rak piersi jest bardzo silnie skorelowany z wysokim spożyciem tłuszczu. Więc o ile dieta ketogeniczna w pewnym okresie czasu hamuje rozwój nowotworów, jeżeli będziemy spożywać duże ilości tłuszczu, ale nie będziemy w stanie ketozy, po prostu będziemy mieli wysokie spożycie tłuszczu, to będziemy tylko napędzać rozwój nowotworów raka piersi. Więc to jest rzecz niebezpieczna. Uczulam. Musimy pilnować. Jeżeli chcecie Państwo rozpocząć taką dietę, myślicie w ogóle o rozpoczęciu, to przede wszystkim rzecz bardzo podstawowa, wydaje się to wręcz śmieszne, ale sprawdzić wszystkie rzeczy, które musicie spożywać. To akurat jest mowa o lekach, bo całą resztę można sobie jakoś inaczej modyfikować, natomiast leki no mamy jakie mamy, prawda? I raczej z nich nie powinniśmy rezygnować bez konsultacji z lekarzem. Nie mówię tutaj o suplementach. Suplementy generalnie to jest inna zupełnie bajka i im się trzeba przejrzeć w osobnym momencie. Natomiast powinniśmy sprawdzić wszystkie leki, jakie musimy codziennie spożywać pod kątem zawartości węglowodanów. I jeżeli trzeba, konsultujmy z lekarzem, prośmy o zmianę leków na takie, które tych węglowodanów nie posiadają w składzie, ewentualnie które mają tak niskie ilości, że nie będą, które będziemy musieli oczywiście je uwzględnić w naszej diecie, ale nie będą one nam modyfikowały w jakiś istotny sposób naszego planu dietetycznego. Druga rzecz, zanim rozpoczniemy dietę ketogeniczną, powinniśmy najpierw uzupełnić wszystkie braki, przede wszystkim minerałów, tych, które są takie deficytowe w diecie ketogenicznej. Przede wszystkim wapń, selen, magnez, cynk i fosfor. Dobrze jest też zadbać o kwasy omega-3, które będą chroniły nas, czy ewentualnie wyciągną nas z pewnego stanu zapalnego przed rozpoczęciem diety ketogenicznej, ponieważ dieta ketogeniczna niestety, ale sprzyja rozwojowi stanów zapalnych. Więc przed rozpoczęciem zbadajmy poziom tych szczególnie takich ważnych naszych pierwiastków i prowadźmy suplementację pod okiem lekarza czy dietetyka, tak aby osiągnąć optymalne poziomy, jak również kwasy omega-3. I koniecznie poddać się badaniom przesiewowym, czyli czy rzeczywiście możemy rozpocząć dietę ketogeniczną, czy nie ma przeciwwskazań. Tutaj macie Państwo, wcześniej wspomniałam o liście różnego rodzaju chorób, natomiast na pewno nie wyczerpałam całości. I na pewno należy się zawsze zgłosić do lekarza wcześniej, sprawdzić występowanie nawet takich zaburzeń, o których normalnie nie myślimy i których w ogóle nie czujemy. Bo przy spożywaniu tłuszczu w umiarkowanej ilości bardzo często w ogóle ich nie odczuwamy. Natomiast wprowadzenie diety ketogenicznej i dużej ilości tłuszczu może spowodować zaostrzenie niektórych stanów nieprawidłowego funkcjonowania organizmu, i doprowadzić do choroby, dlatego koniecznie musimy wykonać badania przesiewowe. Więc jeszcze raz, lekarz, który naprawdę zna się na diecie ketogenicznej, ma w tym doświadczenie, co jest bardzo istotne,
żeby on poprowadził odpowiednio nas, przeprowadził przez ten proces przygotowywania się do diety. Pamiętajmy też, że gdy już zdecydujemy się na tą dietę, lekarz stwierdzi, dobrze, może pan, pani tą dietę stosować, macie państwo wyrównane poziomy minerałów, macie dobre poziomy witamin, macie taki fajny poziom omega-3 kwasów, zaczynacie wprowadzać dietę ketogeniczną. Przez pierwsze 3 dni organizm będzie się w ogóle powoli przestawiał na tą dietę. Dobrze mieć rozpisany plan dietetyczny na to wprowadzanie diety. I jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy z poziomem cukru, szczególnie jeżeli tam bywają czasami spadki poziomu cukru, to pamiętajcie Państwo, że w ciągu pierwszych 3 dni te spadki mogą się przydarzać częściej i mogą one być większe. Trzeba na to zwrócić uwagę. Po dopiero 4 dniach organizm w jakichś 70% korzysta z ketonów. Dopiero po 4 dniach wcześniej jeszcze jest taka mieszana gospodarka energetyczna. Pojawia się obniżenie poziomu insuliny, podwyższenie stężenia glukagonu. To jest cały cykl różnego rodzaju przemian. Więc jest to proces adaptacji. I w tym czasie często pojawiają się te krótkoterminowe skutki uboczne, nazywane czasami ketodietą, ketogrypą. Obejmują one nudności, wymioty, ból głowy, zmęczenie, takie zamglenie mózgu to jest nazywane, czy tą mgłę mózgową. To łatwo jest czasami pomylić z infekcją taką ostatnio popularną, prawda? Zawroty głowy, bezsenność, trudności w tolerancji wysiłku, zaparcia. Człowiek po prostu czuje się, jakby miał grypę, jakby miał taką, coś go dorwał, jakiś wirus. Jest to czas ten taki przyzwyczajania się do diety ketogenicznej i u różnych osób to trwa różną długość czasu. To bywa kilka dni, może być nawet tylko 3 dni, ale może się okazać, że to będzie 2-3 tygodnie. Ten czas możemy sobie ułatwić, zapewniając odpowiednią ilość płynów, elektrolity. Też niektóre takie podejście dietetyczne też czasami pomaga. To jest zdecydowanie do konsultacji z dietetykiem dla każdego konkretnego człowieka w jego konkretnej sytuacji zdrowotnej. Ale trzeba się liczyć z tym, że ta ketogrypa wystąpi. Potrzebny jest cały czas nadzór dietetyczny, ponieważ nie jest łatwo zbudować dietę opartą o tłuszcze. W tej diecie powinny się znaleźć wszystkie niezbędne nam minerały, witaminy. To nie jest proste, bo produktów wysokotłuszczowych jest naprawdę niewiele. Jak Państwu pokażę taki przykładowy jadłospis, zobaczycie, że jak się urozmaica taki jadłospis. No jest to bardzo trudne zadanie, więc dobrze jest tutaj zdecydowanie konsultować się z dietetykiem, mieć rozpisany plan dietetyczny na cały okres naszej diety. Poszerzone badania diagnostyczne. Tak jak tutaj wspominałam, i teraz konkretnie już na bieżąco kontrola ciał ketonowych w moczu, w krwi to w laboratorium, ale w moczu możemy używać w domu takie paski do kontroli poziomu ciał ketonowych w moczu. To jest też, tam jest też ketodiastiks, takie paseczki. Praktycznie każdy diabetyk ma takie paseczki, ponieważ ciała ketonowe w krwi i w moczu u diabetyka sygnalizują zbyt wysokie poziomy cukru i prawdopodobnie ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej, więc każdy diabetyk to w swojej łazience posiada. Co 3 miesiące sprawdza się poziom glukozy z krwi, oczywiście albumin, białka całkowitego cholesterolu, trójglicerydów, kreatyniny z krwi i koniecznie przynajmniej raz w roku USG tych wszystkich organów, które są narażone na uszkodzenia, czyli nerki, gęstość kości. Warto jest sprawdzić parametry wątrobowe, te parametry gospodarki tłuszczowej, stan serca, układu krwionośnego, to trzeba koniecznie sprawdzać. Przy czym tu już trzeba pamiętać, że diety ketogenicznej nie należy po prostu przerywać z dnia na dzień. Jeżeli stwierdzimy, że źle się czujemy, no, mieliśmy na diecie na przykład 2 miesiące, że nie, ja już mam tego dosyć, koniec, wracam do jedzenia. Nie powinniśmy tego robić z dnia na dzień, że wyrzucamy tłuszcz i zaczynamy jeść banany, prawda, gruszki i zagryzamy chlebem. Takie rzeczy nie powinno się robić. Wychodzenie z diety ketogenicznej powinno przebiegać, tak jak tutaj jest napisane, od 2 do 3 miesięcy stopniowo,
zmniejszając ilość tłuszczu, a powoli zwiększając ilość węglowodanów. To jest niezwykle istotne, żeby organizm mógł się stopniowo przyzwyczaić do innego sposobu gospodarowania, otrzymywania energii. Nic nie robimy z dnia na dzień. Nie przerywamy z dnia na dzień postu, nie przerywamy z dnia na dzień głodówki, nie przerywamy z dnia na dzień diety ketogenicznej. Nie wchodzimy w dietę ketogeniczną z dnia na dzień i nie wychodzimy z niej z dnia na dzień. Tak gwałtowne zmiany nasz organizm może po prostu nie wytrzymać. Teraz, jeżeli chcemy utrzymać ten stan ketozy, bo jednak decydujemy, trwamy w tym diecie ketogenicznej, sprawdzamy, czy nam to będzie służyło, a nóż zadziała rzeczywiście dobrze. Jesteśmy pod kontrolą lekarza, dietetyk nam rozpisuje dietę, ale czasami człowieka gdzieś karci, a może by coś pokombinować. Pamiętajmy, że w tej diecie nie może być pieczywa, nie może być żadnych kasz, nie może być żadnych makaronów, ryżu, płatków śniadaniowych, warzyw tych bulwiastych, czyli ziemniaki, marchewka, buraki, pietruszka, seler, chociaż tam są jakieś niewielkie ilości, ale to są minimalne ilości, bo seler wbrew pozorom ma dosyć sporo węglowodanów, ma dosyć wysoki indeks glikemiczny, szczególnie jeżeli jest ugotowany. Rośliny strączkowe bardzo ostrożnie. Z owoców tylko owoce jagodowe o niskiej zawartości tłuszczów, czyli jakiegoś rodzaju maliny, truskawki, porzeczki, borówki amerykańskie już może nie do końca albo w bardzo małych ilościach, ponieważ one mają dosyć już sporo węglowodanów. Żadnych słodyczy, żadnych słonych przekąsek, w ogóle żadnych takich przekąsek sklepowych, że tak powiem, takich typowych, ponieważ tam wszędzie są węglowodany. Żadne słodkie napoje, żadne soki. I teraz, no... Jeżeli możemy bez tego się obyć w diecie ketogenicznej, może w ogóle nie potrzebujemy takiego rodzaju jedzenia, nie? Jeżeli nasz organizm może funkcjonować, po co się bawić jakieś pieczywo, kaszę, gotowanie, jak możemy sobie tutaj tylko przegrzać coś zupełnie innego. Dieta ketogeniczna, gdy się ją stosuje, przynosi pewne pozytywne skutki. Szczególnie na początku traci się troszkę wagę, człowiek się, znaczy z samego początku te pierwsze dni, to może niekoniecznie jest to taka grypa, prawda, ale po czasie adaptacji już rzeczywiście osoby się czują zupełnie dobrze na diecie ketogenicznej, nawet lepiej niż wcześniej. No cóż, niewątpliwie jest to plus, ponieważ większość pieczywa, z jakiego rezygnują, to jest pieczywo białe, które jest zupełnie bez wartości odżywczych. Ono jest obciążeniem dla organizmu. No kasze może tu są akurat bardzo dobrym składnikiem, ale w takiej tradycyjnej diecie zdrowej, ale makarony większość jest z białej mąki, jeżeli rezygnujemy z nich, nic dziwnego, że w diecie ketogenicznej nie mamy tego obciążenia, czujemy się lepiej. Płatki śniadaniowe głównie są przetworzone z dodatkiem cukru, z dodatkiem jakichś słodzików, syropów glukozowo-fruktozowych, barwników, dodatków aromatycznych, konserwantów, więc rezygnacja z tego może przynieść tylko zysk dla organizmu. No tutaj warzywa są fajną rzeczą, czy owoce, ale już wszelkiego rodzaju słodycze, słone przekąski, desery, jakieś szczególnie dla tych specjalne, takie przygotowane, wiecie, w kubeczkach, wiecie Państwo, keto desery albo jakieś to, co zdecydowanie nie wchodzą w taką dietę, taką zdrową ketogeniczną dietę, tą prawdziwą ketogeniczną dietę. Żadne słodkie napoje, jeżeli rezygnujemy z alkoholu, te wszystkie czerwone rzeczy, które tutaj są zaznaczone, one wszystkie działają niekorzystnie na nasze zdrowie. Jeżeli wyrzucamy to z diety, to już z tytułu tylko i wyłącznie wyrzucenia tych produktów będziemy się czuli lepiej. Ponadto, co w diecie ketogenicznej się znajduje? Wegański przetworzony tak zwany nabiał pełnotłusty, czyli jogurty kokosowe, jogurty sojowe, serki wegańskie, znajdują się zdrowe oleje, czyli oliwa z oliwek, olej kokosowy, olej z awokado, oliwa z oliwek po raz drugi, te średnie łańcuchowe kwasy tłuszczowe, najczęściej w postaci suplementów, ewentualnie jakichś mieszanek olejów, masła z orzechów, z migdałów, z pestek, słonecznika, z dyni, już nie masła zmielone, ale całe te orzechy, prawda, pestki, owoce, to jest awokado, oliwki, jagody, truskawki, maliny, prawda, warzywa o niskiej zawartości skrobi. Tu wiecie Państwo, że to jest, głównie są zielonolistne warzywa, czy krzyżowe, brokuły, jarmuż, brukselka, kalafior, to są wszystko, rzodkiewka, to są wszystko warzywa krzyżowe, papryka dodatkowo, prawda, i szpinak. I jeżeli wprowadzamy
takie elementy, a nie jest dużo owoców. Owoców jest naprawdę tej mała część. Jeżeli nie możemy jeść żadnych innych owoców, a wybieramy tylko owoce jagodowe, to Państwo na pewno znacie z podanych innych wykładów, z innych informacji, że to są jedne z najbardziej wartościowych owoców, o najwyższej własności antyoksydacyjnej. Więc jakby w diecie ketogenicznej wyciąga się te owoce, które mają największą moc uzdrawiania organizmu. Podobnie się idzie o warzywa. Zielonolistne warzywa to jest coś, co ma działanie terapeutyczne, lecznicze. I o ile w codziennym życiu, w takiej zwykłej, codziennej diecie po jarmuż sięgamy, no jak dbamy o zdrowie, to sięgamy raz w tygodniu, powiedzmy, prawda, raz na 2 tygodnie, no to jak dbamy o zdrowie. Ale w diecie ketogenicznej sięga się po nie 2, 3, 4 razy w tygodniu. To jest podstawa z warzyw, te wszystkie krzyżowe to jest podstawa, a one mają najsilniejszy potencjał antynowotworowy. Więc te wszystkie zalety tych najzdrowszych warzyw, najzdrowszych owoców wchodzą do diety ketogenicznej, więc już z racji tylko takich zmian ta dieta jest zdecydowanie przyjazna dla organizmu, ponieważ ma bardzo dobre składniki, jak również bogactwo świeżych ziół i przypraw. One mają również bardzo istotne elementy, składniki prozdrowotne. Wiele z przypraw jest włączanych jako elementy terapeutyczne do diety. Bardzo wiele leków powstało na bazie wyciągów z różnych roślin przyprawowych. Więc jest to następny element prozdrowotny w diecie ketogenicznej. To, co jest ważne, o czym należy pamiętać, to przed dietą dobrze było suplementować kwasy omega-3, żeby jakby zlikwidować stany zapalne, w którym organizm ewentualnie się znajduje. W czasie diety ketogenicznej również dobrze jest o tym pamiętać, żeby te kwasy omega-3 jednak były w dosyć dużej ilości w spożyciu. Ponieważ jeżeli będziemy mieli taką dużą przewagę kwasów omega-6, może się zdarzyć napędzanie stanu zapalnego organizmu i to jest tak, jak Państwo tam widzieliście w jednym z poprzednich slajdów, mówiłam o badaniach przeprowadzonych na myszach. Myszy na diecie ketogenicznej były w permanentnym stanie zapalnym. Tam miały stłuszczenie wątroby i taki stały stan zapalny ich organizmów, wynikający między innymi właśnie z zaburzenia codziennego spożywania kwasów omega-3 i omega-6. Jest to dosyć trudne w diecie ketogenicznej, ale warto na to zwrócić uwagę, na odpowiedni dowóz kwasów omega-3. To się przydaje nie tylko w diecie ketogenicznej, to się przydaje w naszej diecie takiej opartej o węglowodany również. To jest też rzecz bardzo istotna, dlatego pamiętajmy, żeby w diecie każdej, obojętnie jaka ona jest, żeby znalazło się odpowiednia ilość siemienia lnianego, gdzie tych kwasów omega-3 jest naprawdę bardzo dużo, jak również w orzechach włoskich, w konopiach, w nasionach chia. To są te składniki, w których naprawdę warto, żeby się znalazły w naszej diecie, w której organizm może wyciągnąć bardzo dużo takich sił do walki również z nowotworami, ale i odporność nasza będzie wzrastała, nasza odporność będzie miała większą możliwość walki z wirusami, z bakteriami. Tutaj siemię lniane wychodzi na prowadzenie wśród tych wszystkich nasion i pestek, orzechów, dlatego że poza kwasami omega-3 siemię lniane również zawiera bardzo dużo błonnika i to jest błonnik taki, który korzystnie bardzo działa na florę bakteryjną jelit. Bardzo ładnie jelita zaczynają funkcjonować przy spożywaniu siemienia lnianego. Dodam może tylko, że to siemię lniane najlepiej jest zmielić na świeżo przed każdym użyciem. Państwo to pewnie wiele razy słyszeli, ale jak znam życie, również swoje niestety i moich bliskich, nie zawsze się pamięta o zmieleniu tych nasion i się często je, ach, to wezmę całe, to tam najwyżej nie wszystko wykorzystam. Warto jednak mielić, to jest chwila zmielenia w młynku do kawy i wtedy korzysta nasz organizm ze wszystkich składników. Ponadto siemię lniane zawiera lignany, które działają przeciwnowotworowo i osłaniają wątrobę, co jest bardzo istotne w przypadku diety ketogenicznej. To działanie takie osłonowe na wątrobę. Składniki również siemienia lnianego wzmagają przyrost masy kostnej, regulują gospodarkę hormonalną kobiet, obniżają poziom trójglicerydów, dobrze wpływają na układ pokarmowy, mają silne właściwości antyoksydacyjne, ale także i siemię lniane ma dosyć sporo białka.
z aminokwasów białkowych. Ono bardzo ładnie buduje organizm. Ma także minerały: magnez, potas, wapń, mangan, miedź, cynk i selen. To są te minerały, których w diecie ketogenicznej często jest niedobór. Dlatego siemielniane jest bardzo cenne w przypadku diety ketogenicznej. Zawierają również witaminy, kwas foliowy, witamina C, E, K, czyli te rozpuszczalne w tłuszczach, niektóre witaminy z grupy B. Jedyne, co trzeba pamiętać, jeżeli biorą Państwo jakiekolwiek lekarstwa, to żeby zachować tą godzinny odstęp między siemieniem lnianym a spożyciem leku, ponieważ ze względu na wysoką ilość błonnika i dosyć intensywne działanie lnu, niektóre leki mogą nie działać w sposób prawidłowy. Len może blokować ich wchłanianie czy neutralizować działanie. Dlatego tutaj ten odstęp czasowy jest bardzo istotny. Jedna łyżeczka siemienia lnianego to jest aż 7 mg lignanów, co jest bardzo cenne dla pacjentek z rakiem piersi, ponieważ przy spożyciu siemienia lnianego, jak wiecie Państwo, tłuszcz wszelkiego rodzaju działa promująco na rozwój nowotworu piersi, ale siemię lniane spożywane nie w dużych ilościach, ale w takich, prawda, rozsądnych, potrafi hamować wręcz rozwój nowotworów i wzmacniać zdrowie na tyle, że spada śmiertelność w przypadku tego nowotworu. 40 gram to jest aż 6 łyżek siemienia lnianego i tu akurat tą ilość podawano osobom, kobietom w czasie menopauzy. 6 łyżek spożywały każdego dnia i aż w 50% zredukowały się te nieprzyjemne objawy menopauzy, jak uderzenia gorąca, prawda? Takie to złe samopoczucie. Nastrój generalnie był lepszy u kobiet, które spożywały siemię lniane w takiej całkiem sporej ilości, czyli 6 łyżek siemienia lnianego. No i tutaj pojawia się czasami taka wątpliwość, że za dużo siemienia lnianego jeść się nie powinno. Rzeczywiście w siemieniu lnianym jest cjanek. To jest niezbyt korzystny u nas związek chemiczny. Problem tylko polega na tym, że on naprawdę jest w niewielkiej ilości. I tutaj biochemicy sprawdzili zawartość tych cjanków. W 1994 roku okazało się, że u zdrowych osób, czyli oczywiście odpowiednio funkcjonującym tutaj w przewodzie pokarmowym, dzienne spożycie nawet 60 gramów surowego siemienia lnianego, to jest ponad 8 łyżek, było zupełnie bezpieczne. Także ci Państwo, dosyć dużo tych łyżek, dosyć dużo siemienia lnianego zdrowe osoby mogą zupełnie spokojnie spożywać, jeżeli układ pokarmowy działa w sposób prawidłowy. Ale oczywiście ja nie polecam, żebyśmy jedli po 8 łyżek każdego dnia. No, te 2 łyżki w zupełności wystarczy. 3 łyżki są nadal bezpieczną, zupełnie bezpieczną ilością, którą się zaleca praktycznie każdemu człowiekowi na dobę do spożycia. A tu Państwu przygotowałam jeszcze taką tablicę, którą ja osobiście bardzo lubię. Ja sobie ją często przypominam, zerkam w ramach zachęty, które warzywa warto jeść, które w ogóle roślinki warto jeść, ponieważ one pokazują, to jest tak zwana skala Andy, czyli ilość tych wartościowych składników w stosunku do kalorii. Jak dużo składników odżywczych ma dane warzywo czy owoc, przy minimalnym udziale kalorii, nie? Czyli najmniej tyjemy, najwięcej zyskujemy. I tutaj prym wiedzie oczywiście nasz kochany jarmuż, o którym już wspominałam, prawda? Czy rukiew wodna, watercress to jest rukiew wodna, to są najpotężniejsze warzywa, które działają najsilniej antyoksydacyjnie, mają niesamowite wartości odżywcze, a w ogóle się po nich nie grubnie. Coś pięknego. Tutaj różnego rodzaju kapusty, czy prawda, nacie różnego rodzaju, szpinak, brukselka, rukola. Ja osobiście muszę Państwu się przyznać, że do każdej kanapki ładuję taką górę rukoli i rukola u mnie idzie najszybciej. I gdy dzieciom tą rukolę jak kiedyś serwowałam, jak były jeszcze mniejsze, to strasznie się krzywiły, bo ona jest taka ostra. Ale tam jakoś przemycałam 1, 2, 3 listki. Jakoś tam dawały radę posiekane gdzieś z pietruszką czy z koperkiem. Ale ostatnio byłam u mojej córki, która już mieszka samodzielnie i zobaczyłam, ona sobie zrobiła gofra i ładowała taką potężną kupę rukoli do tego gofra. Ja tak patrzę, córcia, co ty wcinasz? A Lutka mówi,
Mama, bo to jest dopiero prawdziwa kanapka. Czyli wiecie Państwo, gofer, na gofrze posmarowana grubo pasta, ta akurat miała pastę z batatu, wiście cierzycy, na to było jeszcze warzywo, jakieś tam plastry warzywa, na to była cała masa tej rukoli i jeszcze kiełki od góry. I nie przesadzam, ten gofer wyglądał tak, to musiała go zgnieść, żeby włożyć do ust, ale to dopiero jest prawdziwa kanapka. I tak naprawdę to jest kanapka, która ma ogromną ilość tych wartości odżywczych, która działa leczniczo na nas. Ona nie ma dużo kalorii, więc to nie jest moment, kiedy możemy rzeczywiście, najadłem się i zaraz będę ważył 100 kg, nic podobnego. Natomiast będziemy niesamowicie odżywieni wewnątrzkomórkowo. Tutaj nawet na samym końcu się znajdują pomidorki, których jest oczywiście znacznie więcej na wagę, aniżeli jarmużu, czy nawet tej rukoli, nawet jeżeli będzie jej dużo na objętość, to na wagę nie jest jej dużo, ale pomidory tutaj na końcu są, tak mają dużo wartości odżywczych, czy porzeczki różnego rodzaju, czy tutaj granat, truskawki, kalafior, to jest coś, co praktycznie prawie wszystkie z tych składników pojawiają się w diecie ketogenicznej. No może tej pomidory, chyba najmniej marchewka nie bardzo, czy tam granat to też bardzo oszczędnie, ale reszta się pojawia. Więc to jest ta moc diety ketogenicznej. To jest właśnie to, co wspominałam, że to są warzywa, które są dozwolone, są najbardziej takie gęste odżywczo. Natomiast co należy wziąć pod uwagę, to w diecie ketogenicznej dosyć mało jest kolorowych warzyw. Czyli tam na przykład nie znajdziecie Państwo buraka, prawda, marchewki, które mają też bardzo silne działanie prozdrowotne. Te takie ciemne, kolorowe warzywa czy owoce mają dosyć dużą ilość antynowotworowych cyjanów, tych barwników takich kolorowych. I jeżeli nawet te warzywa dozwolone są spożywane, to te takie najbardziej kolorowe, jak bakłażan, papryka, pomidor, one są jednak w mniejszej ilości. Je się je oczywiście, ale w mniejszej ilości. Trzeba pamiętać, że w związku z tym jest ryzyko rozwoju pewnego rodzaju nowotworów, więc trzeba monitorować stan zdrowia. Dosyć mało, przy diecie ketogenicznej spożywa się dosyć mało pokarmu. To są małe porcje, to są małe dania, ponieważ dosyć szybko uzyskuje się zapotrzebowanie kaloryczne. No tłuszcz jest jednak bardzo gęsty kalorycznie. I tłuszcz jakby szybko daje satysfakcję taką, prawda, z jedzenia. Dosyć szybko czuje się człowiek nasycony, najedzony. Je się dosyć mało. No to jest ekonomiczne, prawda, z punktu widzenia takiego finansowego. To może jest bardziej ekonomiczne. No ale też te pokarmy nie są w takich dużych ilościach. Ale ponieważ ona także powoduje usuwanie wody z organizmu, no trzeba pilnować tego nawodnienia. Trzeba intensywnie pilnować nawodnienia. Czasami wręcz zaleca się większe solenie, używanie większej ilości sodu w naszej diecie, żeby utrzymać poziom nawilżenia. Szczególnie, że jeżeli będziemy słabo nawodnieni, będziemy mieli stosunkowo mało błonnika, bo ta dieta niesie ze sobą ryzyko niskiej ilości błonnika, a na pewno małej różnorodności błonnika, co powoduje ryzyko powstania zaparć. Te zaparcia się przy diecie ketogenicznej bardzo często zdarzają. Różnorodność włókien roślinnych jest dosyć istotna, żeby bakterie jelitowe mogły się rozwijać w odpowiednich populacjach, w odpowiednich ilościach, a to od nich zależy, w jaki sposób będzie przebiegał rytm i struktura naszych wypróżnień, tak? Jak konsystencja kału będzie, jak będzie wyglądała, to w bardzo dużym stopniu zależy od bakterii, które zasiedlają nasze jelita, a one z kolei zależą od różnorodności błonnika i tutaj może wystąpić takie niebezpieczeństwo. No, długotrwałe te działania niepożądane niestety obejmują stłuszczenie wątroby, obciążenie tłuszczem, prawda, to co już wspominaliśmy, no i te minerały. To jest też coś, co warto pamiętać, szczególnie gdy się tego pokarmu spożywa stosunkowo małe ilości. No, bo im więcej warzyw spożyjemy, tym więcej zjemy minerałów. Jeżeli te pokarmy nie są duże te dania, wtedy też i mniej spożywamy. Teraz dla Państwa taki zestaw
posiłków na diecie ketogenicznej. No, pierwszego dnia na śniadanie taka tak zwana owsianka keto, czyli to jest pełnotłuszczne mleko kokosowe z nasionkami chia, z siemieniem i z posiekanym kokosem. Koniec, prawda? Na obiad wegańska śmietana, zupa jarzynowa, niskowęglowodanowa, prawda? Taki niby ryż zrobiony z kalafiora i z tofu. Koniec. Jakieś przekąski, prawda? Typu orzeszki czy coś takiego. Drugi dzień, na śniadanie tofu z serkiem wegańskim, ćwiartka awokado. Na obiad makaron z cukinii, pesto orzechowe, wegański ser. Potem na kolację chili orzechowe z wegańskim serem z awokado. I znowu na śniadanie budyń z mleka kokosowego z plasterkami migdałów. Zupa kokosowo-kalafiorowa. Makaron shirataki, to jest taki koniak, Państwu zaraz pokażę, jak to wygląda. Z pieczarkami i z wegańskim sosem Alfredo. Tam jest też głównie w oparciu o orzechy. I następny dzień, pełnotłusty jogurt kokosowy z orzechami włoskimi, z pestkami dyni z kokosem. Na obiad tofu i curry warzywno-orzechowe. Pizza na bazie kalafiora, to jest takie bezpieczne warzywo, prawda? Wegański ser. Jak Państwo mogą zobaczyć, praktycznie bez przerwy w każdym posiłku prawie pojawia się kokos, prawda? Orzechy jakieś, czy tofu. To jest non-stop, to jest bardzo monotonna dieta. Żeby ją urozmaicić, naprawdę jest problem. To jest ten makaron koniak, on ma takie białe jakby nitki. W składzie Państwo zobaczą, że tam prawie nic nie ma, tam jest głównie błonnik, więc to może się o tyle przydać, ale to jest taki błonnik, prawda, jednego rodzaju tylko. No i tutaj mamy jeszcze następne dni, czyli znowu serek tofu, na obiad sałatka jarzynowa z tofu i znowu sos awokado, prawda? Serek wegański na bazie oleju kokosowego zresztą. I Państwo zobaczą, non stop pojawiają się te same składniki. Trudno jest to w jakiś sposób urozmaicić. To jest ze strony dietetyk i keto-wege dieta ketogeniczna. To jest od fachowca, więc to ja tego nie wymyśliłam. Jako przekąski to mogą być plasterki ogórka, kokosowe bomby tłuszczowe, prawda, batoniki orzechowe, znowu mleko kokosowe lub koktajl kakaowy na bazie mleka kokosowego. I to jest mieszanka z orzechów z kokosem. Te pokarmy naprawdę są dosyć monotematyczne. Tutaj jako jeden z minusów wymieniany jest też zmiana właśnie mikroflory jelitowej i zaparcie z powodu braku błonnika. I generalnie w ogóle zmiany w samej śluzówce jelit. Ona w ogóle zaczyna inaczej funkcjonować, inaczej wyglądać, inaczej być zbudowana, ponieważ właśnie ze względu na zmianę mikroflory jelitowej powoduje tak zwane rozszczelnienie jelit. Państwo tutaj zobaczą na tym zestawie, to może nie będzie tak bardzo dokładnie tych nazw, nie wiem jak u Państwa to widać na ekranie, ale zobaczcie Państwo, że przy różnych rodzajach diet, które tutaj, jak bardzo jest niszczona śluzówka, jak bardzo są niszczone, tak graficznie wyobrażone, ścianki jelit. Więc tutaj najgorzej jest w zasadzie w przypadku z tradycyjnej zachodniej diety, czyli takiej no niezdrowej naszej diety, która w Polsce w zasadzie już jest popularna, jeszcze niedawno nie była tak bardzo, ale teraz już jest, no i diety ketogenicznej. Jakby różnorodność w mikrobiocie jelitowej tutaj dosyć fajna jest przy tej wegańskiej diety i przy diecie śródziemnomorskiej. No tutaj dosyć takie wzrasta mikrobioty, różnorodność mikrobioty, jej stabilność, prawda, przy diecie śródziemnomorskiej. W przypadku tej diety tak zwanej low FODMAP, no to dosyć spada obfitość bakterii jelitowych. W diecie bezglutenowej spada to ta populacja zdrowych bakterii jelitowych. Tu chodzi głównie o taką dietę opartą o produkty kupowane, przemysłowo produkowane, a nie te takie naturalne. Więc tu najgorzej wygląda w przypadku diety ketogenicznej i tej naszej zachodniej, jeśli chodzi o jelita. Tu jest ten problem. A to już konkretnie takie konkretne, wykaz konkretnych bakterii, które jest, co się dzieje. Mogą Państwo sobie zrobić zrzut ekranu, czy tam zrobić zdjęcie i potem przejrzeć, bo już widzę, że czas leci mocno. I istotne jest to, że nasze mikroorganizmy jelitowe wykorzystują właśnie błonnik jako pożywkę dla siebie do rozmnażania się, do budowania populacji, a te mikroorganizmy mają wpływ w ogóle na cały metabolizm nasz, na całą fizjologię naszą, więc od tego, co się znajdzie na talerzu, zależy to, jak trawimy. Tu jest akurat kilka takich różnego rodzaju badań w klinice
Tejmut, gdzie po raz pierwszy została przeprowadzona transplantacja mikrobioty kałowej, stwierdzono, że najlepszą strukturę mikrobioty kałowej uzyskuje się przy spożyciu 50 różnych produktów roślinnych w ciągu tygodnia. 50 różnych produktów roślinnych. To jest bardzo trudne uzyskać na diecie ketogenicznej. A tak w ogóle dla Państwa takie wyzwanie, żebyście sobie Państwo sami wypisali na kartce w ciągu tygodnia, jakie składniki macie w diecie. Czyli nie piszemy ciastko, prawda, chleb i sos, tylko piszemy pszenica, burak, marchewka, rukola, soja, ziemniak, prawda? Nie piszemy chleb, tylko piszemy żyto, pszenica, prawda? I sprawdźcie sobie Państwo, czy w ciągu tygodnia rzeczywiście spożywacie 50 różnych produktów, a jak nie, to spróbujcie podciągnąć to troszkę, nie? Żeby tam rozejrzeć się po innych półkach niż zwykle w warzywniaku i sprawdzić, czy przypadkiem nie daje się coś do jedzenia. Ach, no to znowu są jelita, prawda? Tutaj nigdy dość o jelitach, ponieważ w przypadku diety ketogenicznej jest to taki drażliwy punkt rzeczywiście. W przypadku wysokiego spożycia tłuszczu i małej różnorodności włókna pokarmowego, niestety, ale pojawia się dysbioza gdzieś w jelitach, a to od razu wpływa na nasz układ odpornościowy. Nasz układ odpornościowy pozyskuje siłę tak naprawdę od bakterii, które żyją dzięki diecie. I dlatego im więcej mamy różnorodności węglowodanów złożonych, tym większa jest nasza odporność, tym lepiej funkcjonuje mikrobiota jelitowa. Im mniejsza różnorodność węglowodanów złożonych, wtedy jest też mniejsza produkcja tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które tak dobrze działają na nasz organizm. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Ach, to może zostawmy już. I tu jest konkretne wyniki badań zupełnie na świeżo, że w przypadku tej sławnej infekcji, prawda, przy diecie ketogenicznej zwiększało się ryzyko ciężkiego przebiegu aż o 43%. Głównie ze względu właśnie na ten przewlekły stan zapalny, który może się pojawić w tej diecie, jeżeli jest cokolwiek niewyrównane lub czasami zupełnie dobrze wyrównane, ale po prostu specyfika organizmu jest taka, organizm po prostu jest słabszy i nie wytrzymuje obciążenia, jaką jest dieta ketogeniczna. A dwa, zmienia się mikrobiota jelitowa. I tu jest problem z utrzymaniem odporności na odpowiednim poziomie. Ograniczenie spożycia mięsa i nabiału, a zwiększenie owoców i warzyw może obniżyć ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji aż o 73%. Zwiększenie różnorodności, zwiększenie ilości owoców i warzyw. W diecie ketogenicznej trzeba walczyć o każde warzywo. Każde jedno jest istotne. No to jest właśnie to samo. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że ketoza nie jest stanem fizjologicznym dla praktycznie żadnego organizmu. Jest tylko stanem adaptacyjnym, który w zasadzie jest takim okresowym, który pomagał naszym przodkom gdzieś utrzymać się w momencie, kiedy był brak pożywienia, kiedy była ciężka zima na przykład, albo były klęski żywiołowe. To był krótki okres czasu, kiedy rzeczywiście to najczęściej był czas głodu. W czasie głodu, owszem, organizm również wchodzi w stan ketozy, kiedy zaczyna funkcjonować na bazie ciał ketonowych i stąd w czasie głodówki często jest ten zapach acetonu z ust. Ale to jest tylko na pewien czas, nie jest to normalny fizjologiczny stan. Nawet zwierzęta fizjologicznie są chronione przed stanem ketozy. Nawet hibernujące niedźwiedzie, które przez wiele miesięcy mogą nie jeść, one nawet nie wchodzą w ketozę, mają odpowiednie mechanizmy, które chronią ich przed wejściem w ketozę. Więc jest to stan zupełnie niefizjologiczny dla nas. To jest stan alarmowy, to jest stan tylko po to, żeby przeżyć takie bardzo trudne okresy w życiu, bardzo wymagające. To nie jest coś, co jest w jakikolwiek sposób normalnym czy codziennym stanem. Obecnie zdarza się wśród zwierząt, ale przy niewłaściwym karmieniu właśnie. Tak się zdarza przy hodowli krów, przy produkcji mleka. Jeżeli jest brak pewnych składników odżywczych, one zaczynają chorować i to jest tak naprawdę ciężka choroba tych zwierząt. Trzeba je intensywnie leczyć, ponieważ one inaczej giną.
w naturze również nasz organizm jest skonstruowany w ten sposób, że wzrost ilości kwasów tłuszczowych, potem ewentualnie ciał ketonowych we krwi, jest dla nas sygnałem, który wysyłany jest do mózgu i pojawia się odczucie głodu. Więc jest to dla nas sygnał, że potrzebujemy zjeść. Fizjologicznie jesteśmy tak skonstruowani, że pojawienie się większych ilości kwasów tłuszczowych we krwi jest sygnałem: weź i zjedz banana, weź i zjedz coś. Więc nie jest to dla nas normalne. Nawet Eskimosi, którzy generalnie jedzą ogromne ilości tłuszczu, oni są, mają w ten sposób już, tak powiem, garnitur genetyczny, który nawet w czasie głodówki nie wchodzą w ketozę. Nawet oni, którzy spożywają wysokie ilości tłuszczu, nie wchodzą w ketozę, geny ich chronią przed takim stanem. To są odpowiednie mutacje genetyczne. To jest naprawdę niezwykle ciekawy temat, który warto sobie zgłębić. I tutaj jako osoba wierząca nie mogę Państwu nie powiedzieć, i Państwo z pewnością już wiele razy słyszeli, że nasza dieta pierwotna według Pisma Świętego była dietą wysokowęglowodanową. To nie była dieta tłuszczowa. Ona zawierała głównie owoce. To jest taka dieta, o której marzą wszystkie dzieci. Mamuś, nie chcę kanapki, daj mi banana, tak? Nie chcę jeść obiadu. Ja wolę sobie zjeść jabłko, gruszkę i biegnę na dwór bawić się. Dieta pierwotna była dietą opartą o owoce. Dopiero w momencie, kiedy pojawił się grzech, Pan Bóg tam powiedział do Adama i Ewy, że będą się teraz żywili zielem polnym, będą musieli uprawiać i wtedy się pojawiają uprawne warzywa, zboża. Nadal to nie była dieta ketogeniczna. I nawet po potopie, kiedy cała ziemia była zniszczona według Pisma Świętego wodami potopu, nawet wtedy Bóg zastrzegł, że tłuszcz ze zwierząt należy do Niego. Nie będziecie spożywać tego tłuszczu. Więc dla mnie jako osoby wierzącej to akurat jest sprawa oczywista. Ja Państwu to podaję jako taką ciekawostkę, że gdzieś ten sygnał dietetyczny, o wskazaniach dietetycznych pojawia się w niektórych religiach, akurat tutaj w religii biblijnej, czy w samej Biblii, w Piśmie Świętym, pojawia się, że jest to coś, co nie jest korzystne. No tutaj właśnie jest ten cytat z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Wszystek tłuszcz należy do Pana. Ustawą wieczystą dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie. Ja wiem, że część osób, która się opiera na Biblii i żyje zasadami biblijnymi, stosuje dietę ketogeniczną, ale nie opartą o zwierzęta, nie o tłuszcz zwierzęcy. Stosują tłuszcze pochodzenia roślinnego. Więc nie, tutaj, gdy jest w tych słowach z trzeciej Księgi Mojżeszowej, to jest ewidentnie słowa dotyczące tłuszczu pochodzącego ze zwierząt. Więc niektóre osoby rezygnują z diety zwierzęcej na rzecz diety roślinnej, ketogenicznej. I to już jest, prawda, o nasz wybór w tym momencie, którą drogą chcemy podążać. Dodaję, pamiętajcie Państwo tylko, że związane z taką dietą w oparciu o produkty zwierzęce, niestety musimy się liczyć też z tymi konsekwencjami, czyli z tą insulinoopornością. Więc tutaj ta, prawda, piękna postać, tutaj Pan Jacek mówi, no ty zastanów się, pomyśl sobie, czy na pewno, no, bo Pan Jacuś woli zdecydowanie tą dynię, którą polecam zresztą, taką sałatkę w dyni. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę wyborów, które będą podtrzymywały Państwo zdrowie we wszelkich jego przejawach. Nie tylko, żebyście Państwo rzeczywiście stracili wagę, która dla Was jest zbędna, którą uważacie za zbędną, żebyście mieli sylwetkę, z której będziecie zadowoleni, ale też, żeby i wewnątrz Waszych organizmów, wewnątrz tego ciała wszystkie procesy przebiegały w sposób prawidłowy, żeby nie było obciążeń, żebyście nie musieli Państwo odwiedzać lekarza co miesiąc, żeby sprawdzać swoje wyniki, ale też, żeby Państwo też i mikrobiota jelitowa pracowała w prawidłowy sposób. I jeżeli nawet zdarzy się następna jakaś superinfekcja, jakiś super najeźdźca wirusowy, żeby Państwa organizm był w stanie sobie z tym poradzić, żebyście Państwo to ryzyko infekcji mieli zminimalizowane, jak również ryzyko ciężkiego przebiegu również mieli zminimalizowane. Więc żebyście Państwo mogli po prostu żyć takim życiem spełnionym, szczęśliwym, czego z całego serca Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Uh
A ja Tobie serdecznie, Beatko, dziękuję. Powiem tak, że bardzo dobrze mi się Ciebie słuchało. To była jakaś po prostu dla mnie piękna opowieść o tej diecie ketogenicznej. Także przedstawiłaś to obszernie, ciekawie i jestem przekonana, że nasi goście, słuchacze, wzbogacili swoją wiedzę i może to w jakimś stopniu pomoże im w podejmowaniu decyzji, gdy rozważają zastosowanie tej diety ketogenicznej. Poruszyłaś wiele bardzo ważnych kwestii, które w tym te, które należy wziąć pod uwagę i rozważyć wtedy, kiedy no, stoi się przed taką decyzją, czy jest się przez kogoś zachęcanym z jakiegoś powodu do tej diety. Więc dzisiaj Państwo otrzymali takie szerokie spojrzenie na tę dietę i wierzę, że będzie to dla Państwa bardzo pomocne. No, powiem tak, że dieta ketogeniczna najczęściej no, kojarzona jest z używaniem tych produktów zwierzęcych, z tłuszczami zwierzęcymi. A ty w wykładzie no, bardzo pięknie przedstawiłaś te produkty wegańskie, które można zastosować w diecie ketogenicznej. I to było no, niezmiernie ciekawe, że ten temat też rozwinęłaś. Ale ja mam takie pytanie. Przyznam, miałam wiele pytań, ale w trakcie tego, jak rozwijałaś swoje myśli, wypowiedzi i pojawiały się kolejne slajdy, te odpowiedzi na moje pytania, które chciałam ci zadać, no, padły już w twoim wykładzie, ale jedno pytanie zadam. No, czy ta dieta ketogeniczna, wegańska ketogeniczna, przez fakt używania tych zdrowszych tłuszczy roślinnych, staje się dietą zdrowszą? Czy gdyby ktoś miał rozważyć, czy no z jakichś powodów był zdecydowany na stosowanie diety ketogenicznej, to czy zachęciłaś go do tego, żeby wybrał tę opcję wegańskiej diety ketogenicznej? Na ten moment skonsultowałam też to jeszcze z dietetykami, z lekarzami. Na ten moment jedyne, co można powiedzieć, to, że dieta ketogeniczna, jeżeli jest stosowana z sukcesem, to jest stosowana jako dieta lecznicza w specyficznych przypadłościach. I generalnie stosuje się ją właśnie w przypadku przede wszystkim padaczki lekoopornej, jako że to jest dobrze udokumentowane. Przy czym, tak jak wspomniałam, to również niesie ze sobą ryzyko wielu ciężkich powikłań. To jest dieta, którą się stosuje jako lekarstwo. Jak każde lekarstwo, ma to także pewne skutki uboczne. Natomiast w przypadku innych jakichś zaburzeń, czy w przypadku innych chorób, to jeszcze nie jest na tyle zbadane, żeby można było bezpiecznie zalecać to pacjentom. Natomiast jeśli chodzi o taką dietę do stosowania na co dzień, jako zdrową dietę, wiem, że są osoby, które to zalecają. I znam bardzo wielu lekarzy, którzy wypowiadają się, że jest to nieodpowiedzialne. Jest to po prostu nieodpowiedzialne, bo ta dieta, gdy jest stosowana, po pierwsze musi być stosowana pod nadzorem lekarza i dietetyka, ciągłym nadzorem, przy monitoringu spożywanych pokarmów, przy układanym planie dietetycznym, trzymaniem się bardzo restrykcyjnie tego planu dietetycznego, bo tam nie ma miejsca na dodatkowe jabłko. Nie ma takiej opcji w ogóle, bo się wychodzi ze stanu ketozy, to już przestaje być dieta ketogeniczna. Więc żadna dieta do stosowania na co dzień to nie jest inaczej. Jeżeli jest coś, co wymaga codziennej konsultacji z lekarzem, z dietetykiem, to nie jest coś do stosowania na co dzień. To już wiadomo, że to bardziej podchodzi pod warunki szpitalne i laboratoryjne, aniżeli codzienne życie. To już sama ta informacja powinna wystarczyć za wskazówkę. Ale w przypadku no, podjęcia tej diety jako drogę do podratowania zdrowia, tak? Jako dietę leczniczą, to sugerowałabyś, żeby rozważyć tę wegańską dietę ketogeniczną? Jeżeli badania jakieś pokazywały zalety diety ketogenicznej, to były to zawsze, to znaczy, może jeszcze inaczej. W badaniach używano przede wszystkim składników, które są bardziej preparatów tłuszczowych, aniżeli konkretnych produktów.
To jedna rzecz, szczególnie dla zwierząt. To są po prostu preparaty podawane, a nie jakieś produkty, ewentualne proporcje składników odżywczych z dodatkiem odpowiednich minerałów i witamin. Natomiast w przypadku już takiej diety obserwowanej u osób, badanej u osób, to nikt nie zalecał w badaniu osobom spożywania produktów zwierzęcych. Z czystego powodu zalecanie spożywania w dużych ilościach tłuszczu zwierzęcego połączonego z cholesterolem, z tłuszczami nasyconymi, to z definicji jest zabójstwo. W związku z czym w badaniach wszędzie były tam oleje, były tam orzechy, było tam awokado, ewentualnie były dodane jakieś elementy nabiału typu jajka. Także nie było tam produktów zwierzęcych, tych takich konkretnych, poważnych badaniach, szczególnie długoterminowych, nie było produktów zwierzęcych, przynajmniej ja się z nimi nie spotkałam. To jest wbrew wiedzy medycznej na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję, że to zaznaczyliśmy, bo być może dla kogoś to będzie pomocne. Powiedziałaś w wykładzie, przynajmniej ja tak zrozumiałam, że wiele efektów, jakie przynosi dieta ketogeniczna, można uzyskać, stosując dietę z przewagą warzyw, owoców, nasion, pestek, orzechów, a taka dieta jest dietą no, prozdrowotną, chroniącą przed chorobami nowotworowymi, nadciśnieniem, miażdżycą, Alzheimerem i innymi dolegliwościami. Wiadomo, że są te choroby, na które dieta ketogeniczna działa lepiej, tak, niż taka dieta wegańska, ale to wszystko właśnie wymaga rozważenia w zależności od przypadku konkretnej osoby, od jej diagnozy i od tego, czego oczekuje od tej diety. Każdego odsyłam w takich sytuacjach, w przypadku jakichkolwiek chorób, zdecydowanie odsyłam zawsze do lekarza. Do lekarza, który ma doświadczenie z leczeniem dietą również, bo nie każdy lekarz ma takie doświadczenia, nie każdy lekarz orientuje się w temacie diety, w związku z czym lekarz zdecydowanie trzeba konsultować z lekarzem i pod okiem lekarza prowadzić, że jest jakakolwiek jednostka chorobowa, zawsze zmiana diety pod okiem lekarza. To było bardzo ważne podkreślenie i ja pozwolę jeszcze na zakończenie, podsumowując tutaj ten wykład, też Państwu powiedzieć, żebyśmy mieli na uwadze to, że dieta, o której dzisiaj mówimy, nie jest dietą prostą. Jest dietą bardzo wymagającą i jest dietą, której nie zaleca stosować się bez nadzoru lekarskiego i wykonywania badań laboratoryjnych. Jest to dieta bardzo precyzyjna i musi być indywidualnie skomponowana, ponieważ już niewielkie odchylenie, gdy chodzi o ilość spożywanych węglowodanów, białek, może spowodować zahamowanie produkcji ciał ketonowych, ale też trzeba mieć na uwadze, że stosowanie jej może wiązać się z zaostrzeniem występujących dolegliwości i z ryzykiem poważnych powikłań zdrowotnych. Zatem należy oszacować zyski i straty, zanim zdecydujemy się na wprowadzenie takiej diety. Proszę Państwa, chcę jeszcze coś powiedzieć. Pani Beata, oprócz tego, że przygotowuje wykłady, prelekcje dla klubów zdrowia, też ma piękną pasję. Pani Beata prowadzi blog o nazwie Swojsko z fasolką. Już tutaj Państwu wyświetlę, jak ten blog się nazywa. Od wielu lat go obserwuję. Zadziwia mnie zawsze Pani Beata pięknymi zdjęciami, które robi. Beatko, chciałam zapytać, komu dedykowany jest ten blog? Co na nim nasi słuchacze znajdą? Może też zapytam Ciebie, czy osoba, która jest zainteresowana dietą ketogeniczną, znajdzie coś tam dla siebie? Może osoba, która jest zainteresowana dietą ketogeniczną, może znaleźć inspirację do zmiany tej diety, bo chyba jedyne. Natomiast dla kogo jest adresowany? Ja generalnie zaczęłam go prowadzić ze względu na potrzebę własną, prywatną, czyli chciałam dzieciom, które się rozjechały gdzieś po Polsce, przesłać w jakiś taki bardziej praktyczny sposób domowe, takie rodzinne nasze przepisy, czy to co robię w domu, bo żeby umiały się sobie tam jakoś coś skombinować samemu. Więc to jest to, co my po prostu codziennie jemy, to co ja tam codziennie sobie przygotowuję. Jest zdecydowanie
może być pomocna dla osób, na przykład, które zmagają się z cukrzycą tak jak ja, ponieważ ja do prawie wszystkich przepisów, przynajmniej do tych nowszych, bo już od kilku lat prowadzę tego bloga, wpisuję też i wartości odżywcze, czyli ilość tych składników odżywczych, białek, tłuszczy, węglowodanów i kaloryczność każdego tego dania, które przedstawiam, jak również dokładne przepisy z gramaturą czy z pojemnościami, tak żeby było to łatwe do przeliczenia potem na wymienniki węglowodanowe, wymienniki białkowo-tłuszczowe i później już indywidualnie na jednostki podawania insuliny, więc na planowanie już tych posiłków. Także takim osobom to się przyda. Praktycznie zdecydowana większość, 90% przepisów są przepisy bezglutenowe też, ponieważ życie mnie zmusiło też do tak przygotowania takich posiłków. Także jest tam, z tego co wiem, to bardzo wiele osób korzysta z właśnie przepisów na bezglutenowe pieczywo. Powiedzmy, że dosyć sobie radzę z pieczeniem chleba bezglutenowego różnego rodzaju na zakwasie, na drożdżach i nie tylko. Także trochę tam informacji będzie, jak zrobić w warunkach domowych ferment owocowy, na którym rosną pięknie wszelkie wypieki, nie tylko bezglutenowe, ale glutenowe także. Więc jest tam parę takich ciekawostek, do których zachęcam. Trochę takich garści moich rozkminek życiowych, jakichś filozoficznych moich odniesień do Pisma Świętego, które uwielbiam czytać i z którego czerpię zawsze inspirację do życia, więc to Państwo tam znajdą. Tak więc szukając zdrowia, jakichś refleksji na temat życia, inspiracji, zapraszamy Państwa na bloga pani Beaty Głowackiej Swojsko z fasolką. Tam możecie się z nią spotkać, możecie też pisać komentarze i prowadzić z panią Beatą konwersacje. Ja chciałam podziękować Państwu na Zeilanda za udział w tym wykładzie. Wierzę, że przed Państwem jeszcze dzisiejszego wieczoru kilka ciekawych punktów. My za niedługo z Beatką się tutaj z Państwem pożegnamy, ale jeszcze chcę powiedzieć, że stowarzyszenie prowadzi też swojego bloga sięgnijpozdrowie.org i na tym blogu niedługo ukaże się nagranie tego wykładu, także będziecie Państwo mogli sobie przypomnieć te treści, a także udostępnić innym. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku, też tam mamy swoje miejsce. I jeszcze znajdziecie nas Państwo na kanale YouTube. Nasz kanał nazywa się Sięgnij po zdrowie. Ja żegnając się z Państwem, chcę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować pani Beacie Głowackiej za to, że zagościła znowu w naszym stowarzyszeniu w ten sposób, ale też to cenimy i za to bardzo dziękujemy. Ja również i ja chciałam na koniec powiedzieć, przypomnieć o tym zadaniu domowym, zapisywać w ciągu tygodnia, co spożywamy i potem policzyć, czy znajdzie się na tej naszej tygodniowej liście 50 produktów roślinnych. Tak to było, pani Beato? Dokładnie, 50 różnych produktów roślinnych. Tak, a jeżeli to zapomnimy, to zapamiętajmy chociaż, żeby każdego dnia spożywać dwie lub trzy łyżki świeżego siemienia lnianego. Dokładnie. Dobrze. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Reniu, pozdrawiam Ciebie Kamilu, również, bo realizujesz to nagranie. I cóż, no trzeba się pożegnać, musi przyjść ta chwila, także jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu i dobranoc. Do zobaczenia następnym razem. Dobranoc. Dziękuję bardzo.